Nektar tonizująco wygładzający. Taką nazwę ma teraz nasza mgiełka i tak naprawdę to znowu są to Wasze sugestie. Bo mgiełka kojarzyła się może z takim po prostu hydrolatem, natomiast w tym produkcie bez mikroplastiku w szklanej buteleczce macie dużo więcej niż tonik. Tonizacja po umyciu buzi ambrozją jest niezwykle ważnym krokiem dla skóry, bo ona wtedy od razu przez resztę dnia będzie i nocy dużo lepiej nawilżona. Natomiast tutaj w tym naszym nektarze mamy dwóch lekarzy naczynek, czyli glukonolakton i kwas laktobionowy, które też nadają twarzy gładkość i blask. Mamy tutaj mnóstwo ekstraktów roślinnych, między innymi z lukrecji gładkiej, starczycy bajkalskiej, ale jeszcze dużo, dużo innych. Mamy niacynamid, też cudowny dla skóry, pochodna witaminy B, niezwykle dla niej cenna. Dlatego taką mgiełkę możecie stosować i jako tonik plus, 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 bo tak naprawdę jest to super serum, ale i potem dopiero sobie zastosować na przykład peptydy i w następnym kroku po masażu kwas hialuronowy z naszą bazą olejową premium, ale ja taką mgiełkę zawsze mam przy sobie w torebce. Używam jej i zimą, kiedy kaloryfery męczą tę naszą cerę i ona jest taka wysuszona, i w biurze, jeśli jest wysuszona przez klimatyzację, i także latem, jak znowu ta wilgoć twarzy jest bardzo potrzebna, bo wokół teraz mnie jest sporo kaktusów, ale nasze cery to nie kaktus. Nasze cery potrzebują solidnego nawilżenia, zakwaszania i dopieszczenia. I tak naprawdę można już powiedzieć, że nasz nektar jest wręcz skuteczniejszy od większości kremów nawilżających. Myślę, że poczujecie to na skórze.